Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich, którzy to oglądają. Jest niedziela 14 listopada 2021, godzina 12:00. Wybrałem się na kolejną wycieczkę rowerową, tym razem na Słowację. I aktualnie jestem właśnie na Słowacji w przygranicznej miejscowości Becherów. I już będę jechał w drogę powrotną do domu. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich do oglądania. I jestem nadal na Słowacji. Jadę do centrum Becherowa. Tutaj zaraz będę skręcał w prawo. W lewo, przepraszam, w lewo. Teraz
No to tyle na temat Becherowa. Bardzo mała wioska. Tutaj już dojadę zaraz do drogi głównej. Pierwsza miejscowość po przejechaniu granicy po prostu. Dojechałem do drogi głównej i teraz za kilkaset metrów będzie, a nawet nie, za 4 km będzie granica z Polską. I dojeżdżam sobie właśnie do granicy z Polską. Przejeżdżam na polską stronę. Po polskiej stronie pierwsza miejscowość to jest miejscowość Konieczna. Tak, jestem aktualnie w powiecie gorlickim, w gminie Ujście Gorlickie. Raczej Ujście Gorlickie, o właśnie, gmina Ujście Gorlickie.
i w dalszym ciągu jadę sobie drogą wojewódzką numer 977 od Słowacji. Kieruję się na Gromnik. Tutaj będzie fajny taki zjazd z górki. Wcześniej musiałem się namęczyć, żeby wyjechać tutaj pod górę, a teraz mogę sobie w dół pojechać bez wysiłku. Wcześniej tutaj trzeba było wyjechać, teraz to można sobie bez skorbowania zjeżdżać.